kibice gości będą mogli przyjechać na stadion Śląski i oglądać mecze piłkarskie z udziałem Ruchu Chorzów. Stadion przystosował sektor, a pierwsza okazja ku temu będzie 9 lutego, kiedy niebiescy podejmą Legię Warszawa, Paweł Jędrusik. Żeby kibice drużyny przyjezdnej mogli zasiąść na trybunach, stadion Śląski musiał spełnić sporo wymagań. Koszt przystosowania obiektu do przyjazdu kibiców wyniósł około miliona złotych. Zostaliśmy postawieni przed nie lada wyzwaniem ponieważ stadion śląski nie był przystosowany do Omecze Ekstraklasy. Na stadionie odbywa się bardzo dużo koncertów, inne dyscypliny sportowe, stąd bardzo karkołomna praca, którą wykonaliśmy. Przede wszystkim tutaj podręcznik licencyjny Ekstraklasy ma swoje wymagania, ale nie tylko, także przepisy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa. W rundzie wiosennej ruch czeka u siebie kilka bardzo ciekawych spotkań. Zmierzy się między innymi z Legią Warszawa czy Lechem Poznań. Przed nami bardzo piękne widowiska, nie tylko właśnie te dwa, o których Pan wspomniał, ale też na pewno i z Górnikiem i przede wszystkim też z Widzewem w okolicach naszych urodzin. Myślę, że to będą takie topowe tutaj frekwencje. Myślę, że na, na pozostałych też nie będzie gorzej. Rozgrywki piłkarskiej Ekstraklasy zostaną wznowione 9 lutego.